Cześć Boże, witam serdecznie na lekcji poświęconej tematowi Bóg, honor i ojczyzna. Historia państwa polskiego od początku jest związana z wiarą i kościołem. Historia Polski zaczyna się od Mieszka I, od przyjęcia chrztu przez niego. To wydarzenie dało początek właściwie państwu polskiemu, wprowadziło Polskę w kulturę świata zachodniego, wprowadziła w kulturę świata pisanego. Od tego czasu pojawiają się kroniki, od tego czasu zaczyna być spisywana historia Polski, zaczyna być spisywane prawo i powszechnie znane. Przez wiele wieków Kościół i naród polski żyły w wielkim zjednoczeniu. Dowodem i przykładem jest hymn Bogu Rodzica, pierwszy hymn Polski. Posłuchajmy fragmentu. Ten właśnie hymn niósł naród polski w czasie wielkich wydarzeń, między innymi podczas przedstawionej na rysunku poniżej bitwy pod Grunwaldem. Ten hymn, mówiący o czci Matki Bożej, która zrodziła Zbawiciela, był hymnem, który wyznawali Polacy, wyznając swoją wiarę i łączność z Polską. Szczególnym czasem aktywności Kościoła były czasy zaborów. Kiedy Polska w XVIII wieku zniknęła z mapy Europy, zajęta przez Prusy, Austrię i Rosję, zniknęły wszelkie instytucje polskie i broniące polskości. Kościół został się jedyną instytucją działającą, która wzywała do obrony tego, co polskie, do zachowania naszej kultury, do nauki języka, do piśmiennictwa w języku polskim, zapalając naród do walki o odrodzenie i odnowienie się państwa polskiego. Bohaterstwo wielu kapłanów tego okresu sprawiło, że ludzie pragnęli wolnej Polski i nie poddawali się wpływom rusyfikacji czy germanizacji. Podobnym czasem szczególnej współpracy wiary, Kościoła i państwa polskiego był okres II wojny światowej. Polscy duchowni wspierali Polaków w walce o niepodległość, przywracając nadzieję na lepsze jutro. Sprawowali różne funkcje, byli kapelanami wojskowymi, pomagali, robili wszystko to, co potrafili, aby wzbudzić chęć do walki i dać nadzieję w narodzie. Swoim świadectwem wiary pobudzali gorliwość w narodzie. Takich przykładów możemy mnożyć. Takim najbardziej znanym jest ojciec Maksymilian Kolbe, który oddaje swoje życie dobrowolnie, zgłasza się na ochotnika, aby ratować swojego rodaka, ojca rodziny, pana Franciszka Gajowniczka. Także w czasach komunizmu Kościół stoi z narodem polskim na walce o polskość, o niepodległość, o niezależność od Związku Radzieckiego. Przykładem takiej działalności jest ksiądz Jerzy Popiełuszko. Ksiądz, który organizuje msze za ojczyznę, które nie podoba się systemowi, ale niesie przy pomocy świata kultury i przez modlitwę nadzieję w to, że Polska będzie wolna. Najbardziej znaną postacią tamtego okresu jest
papież Jan Paweł II. Jego prorocze słowa powiedziane w Warszawie: „Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi”, stają się programem odzyskania niepodległości nie tylko przez Polskę, ale przez wszystkie kraje, które były pod reżimem komunizmu. Tak więc historia Polski przez ponad 1000 lat związana jest z Kościołem.